Cześć, prezentuję Ci ten motorek. Najpierw, zanim go odpalę, to chciałem Ci go pokazać, jak on wygląda, zwłaszcza z tym kufrem. To jest wszystko tak jak na zdjęciach. Jeżeli chciałbyś zobaczyć większe szczegóły, detale, to na co można zwrócić uwagę, to tutaj masz przy zaworach taki leciutki odprysk w tym miejscu. O tutaj. Poza tym tu lubi się po prostu leciutko taki zrobić filmik, ale to jest normalne. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą stronę. Dalej w szczegółach, no, nie ma się czego doczepić. Śruby, zobacz, są nieodkręcane, nieskorodowane. Tu wszystko jest w jak najlepszym porządku. Zobacz sobie tarczę hamulcową. Jeszcze śmiało na niej pojeździsz, jest też ok. Klocki też są dobre. Jeżeli chodzi o przednią tarczę, już śledzimy przednią tarczę. Proszę bardzo, na tej tarczy też jeszcze pojeździsz śmiało. Oponka jest w dobrym stanie, tak jak tutaj wszystko widać. Druga tarcza. Tutaj Ci nie jestem w stanie pokazać, w jakim stanie są klocki, ale musisz mi uwierzyć. Ja je niedawno wymieniałem, a ponieważ dużo nie jeździłem, więc one są naprawdę dobre. Z tej strony też wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeżeli miałbym jakieś mankamenty Ci pokazać, to zobacz, w tym miejscu też troszeczkę już farba odchodzi, ale to jest wszystko, jeśli o to chodzi. Natomiast cała reszta, zobacz tutaj na ramę, rama jest nie, no, nie widać z tej strony, może zmienię pozycję motoru, w świetle Ci pokażę inaczej. Rama jest po prostu nieruszona, nieskorodowana, nie ma żadnych nawet zarysowań, spawy są całe, także tu jest wszystko w jak najlepszym porządku. No i tył, tak to wygląda. Aha, no i co do siodełka, no tak, tak niestety mi się po prostu zdarło to siodełko. Co Ci mogę powiedzieć, to jest koszt 100 zł na motobazarze, to wszystko się odkręca. Tutaj są dwie śruby, te dwa nity, trzeba je rozwiercić, ono całe ładnie wychodzi. Wtedy po prostu dajesz nowe, zanitowujesz i jest dalej wszystko ok. Tak wyglądają te mocowania tutaj na te oparcie. Są oryginalne, przeze mnie zrobione. Z drugiej strony tak samo. One nawiązują do stylu właśnie, tak jak Ci mówiłem wcześniej, do stylu tych rur. Rury tak wyglądają. Tu jest delikatna ryska na tej rurze. To jest tyle, jeśli chodzi o stan rur. Jest wszystko w porządku. I tak jak to widać. No dobra, przystępujemy do odpalenia. Żeby Ci powiedzieć, że motor nie był odpalany, to proszę, zobacz, dotykam kolanka, jest zimne. Ja sobie mogę je przytrzymać. Wiadomo, gdyby był motor odpalany, to bym tego nie dotknął. Także jest tutaj wszystko bardzo zimne. No i jak się go odpala? Przede wszystkim tutaj mam ssanie. Ssanie biorę do końca. Zapłon. Oczywiście kluczyk. To jest charakterystyczne. Pompka zapompowała. No i teraz odpalamy. Daję tutaj ssanie troszeczkę mniej, on ma się troszeczkę uspokoić i teraz sobie fajnie gada.
lusterka, dlatego to troszeczkę są tutaj gdzieś małe ryski, ale to jest wszystko oryginał. Tak samo linki. Linki są wzmocnione, także hamulce są pewne. Płyn hamulcowy wymieniałem w tamtym roku. Ok, jeszcze nalicznik. Stan 65-140. No i tak to wygląda. Wyłączam zapłon. Kluczyk.